Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałem podzielić się jedną chyba z największych wtop, jakie zaliczyłem, jeśli chodzi o moje działanie z nieruchomościami. To jest wtopa, która była związana z podnajmem. Na to mieszkanie trafiłem poprzez inwestora, z którym już wcześniej współpracowałem. I on miał takiego znajomego. To nie był jakiś jego tam dobry kolega, taki po prostu gość, którego znał. I ten mój inwestor, Grzegorz, wiedział, że ten facet od zawsze tam miał mieszkanie na tym osiedlu i to było takie naturalne. I mówię mu, słuchaj, mogę wziąć to mieszkanie, ale mamy taki problem. Ja już w tym momencie nie mam pieniędzy, już wszystkie pieniądze wydałem na inne podnajmy. Ja będę w stanie wziąć to za kilka miesięcy dopiero, jak się trochę z kasą odkuje. Aha, no to dobra. Co moglibyśmy zrobić? Co ty byś powiedział na to, jakby to mieszkanie było wyremontowane? Powiedziałem, że to mieszkanie mogę wziąć. No i za jakiś czas, nie wiem, czy to były 2 tygodnie, czy miesiąc, Grzegorz do mnie dzwoni i mówi, słuchaj Janek, mieszkanie jest gotowe, te 2 duże pokoje są podzielone, tak jak mówiłeś, wszystko jest odmalowane, wszystko jest poprawiane, no nic, tylko się wprowadzać. I mnie po prostu zatkało, bo ja tak rzuciłem wtedy bez zobowiązania i mówię, kurczę, wiesz co, słuchaj, ale mamy problem, bo nie rozmawialiśmy konkretnie, kiedy wezmę, na jakich warunkach i żadnych szczegółów. I ja mówię, no w tym momencie mam problem w tym, żeby meble tam kupić, to też jest kilka ładnych tysięcy złotych. No ja jeszcze mówię, potrzebuję przynajmniej tam miesiąc, może nawet 2, żeby takie rzeczy sobie tam uzupełnić. A on mi mówi, a jak ja bym załatwił, żeby to było razem z meblami? Ja mówię, to jak załatwisz, żeby było z meblami, to ja już zresztą sobie poradzę, już się tak zepnę, żeby to wziąć. Jak podpisywaliśmy umowę? Najpierw on podpisywał z tym właścicielem i właściciel przedstawił mu nie całkiem jakieś nowe zaświadczenie z administracji, tylko sprzed chyba 3 czy 4 miesięcy. Tam nie było księgi wieczystej, więc też nie można było sprawdzić. Co się później okazało? Facet to mieszkanie, właściciel, oddał komuś, takiemu panu Mariuszowi, jako przewłaszczenie. Czym jest przewłaszczenie? To jest taka umowa, która może być, zazwyczaj jest umową pożyczki. Tam w tym przypadku chodziło o założenie wspólnie, jako jakiejś tam spółki. I jeśli to wszystko, co w umowie jest zapisane, zostanie spełnione, zostanie porozliczane, to mieszkanie wraca do swojego pierwotnego właściciela. Natomiast jeśli z jakichś względów ta osoba się nie wywiąże z zapisów umowy, mieszkanie pozostaje jako własność tego człowieka, który tam się pojawia. Ja to mieszkanie wynajmowałem, ja płaciłem temu mojemu inwestorowi, Grzegorzowi. On sobie odbijał część z tych pieniędzy, ponieważ on zapłacił za remont tego mieszkania i za te meble i resztę przelewał temu właścicielowi. No w zasadzie nie właścicielowi, myśmy myśleli, że właścicielowi. Któregoś pięknego dnia dostałem telefon od zdziwionej najemczyni, że przyszedł jakiś pan, powiedział, że jest właścicielem, że on nic nie wie, że tutaj ktoś coś wynajmuje, co oni tam w ogóle robią. No i spotkałem się z tym panem. Poszliśmy do administracji. Pani potwierdziła mi, że jest właścicielem. No i mówi mi tak, ja się tam z tym gościem dogadam, niech pan sobie to spokojnie wynajmuje, tak jak pan wynajmował. Ja mówię, ale komu mam płacić? No niech pan płaci jemu. Wszystko niech zostanie na razie tak jak było. A ja tam z nim będę to wyjaśniał. No i w pewnym momencie, to już najemcy się zmienili, to było półtorej roku później, ponad półtorej roku. Nagle najemca do mnie dzwoni, że przyjechał jakiś facet. I mówisz, że to jest jego mieszkanie i o co chodzi. No to ja się zdziwiłem, ale jakby już wiedząc, o kogo najprawdopodobniej chodzi, zadzwoniłem. No okazało się, że był to pan Mariusz. Bardzo nieładnie rżnął głupa najpierw, udając, że nie wie, o co chodzi.
ja powiedziałem mu, mieszkanie jest pana. Ja to jakby nie ma wątpliwości. Pan mi powiedział, że ja mam to sobie to dalej robić jak robię, płacić tam gdzie płacę. Pan sobie będzie wyjaśniał. Mówię, jeśli się coś w tym temacie zmieniło, to załatwmy to, tak jak to załatwiają mężczyźni. Ja nie mogę pana mieszkania zajmować, jeśli pan powie mi nie, ale pan nie może zajmować moich ruchomości, które tam mam. A oprócz tego mamy jeszcze lokatorów, którzy też mają swoje prawa i nie może pan sobie po prostu wejść i powiedzieć im, że się będą musieli wyprowadzić. Teoretycznie wydawało się, że dogadaliśmy się. Byłem tam z nim w jakimś kontakcie, byliśmy umówieni, on tam coś jeszcze miał sprawdzić. No i najemca mi dzwoni, ten właśnie, który mi dzwonił, że tamten facet przyjechał z jakąś ekipą. Wskoczyłem w samochód, pojechałem tam od razu. Po drodze zadzwoniłem do Grzegorza, zajechaliśmy na miejsce. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Policja tam spisała wszystkie dane. Przyjechał radca prawny tego człowieka. No i oni chcieli przejąć wszystkie nasze ruchomości, robiąc wielce łaskę, że oni do sądu wtedy nie wystąpią o bezumowne korzystanie z nieruchomości. To też było jakby działanie pod wpływem emocji, na szybko. Oni mieli radcę prawnego na miejscu. Natomiast myśmy wiedzieli, że jak już z tego mieszkania wyjdziemy, to może być ciężko cokolwiek załatwić. Więc chcieliśmy tą sprawę załatwić. Ja powiedziałem Grzegorzowi, słuchaj, no ja mogę odpuścić, ja na tym coś tam zarobiłem, kokosów nie ma. Natomiast kwestia jest taka, że ty nie odzyskałeś swojego wkładu. Przeprowadziłeś tutaj remont za swoje pieniądze, włożyłeś meble, a oni chcą, żeby to wszystko zostało. No i tak po dłuższych konsultacjach Grzegorz stwierdził, że kurczę, odpuśćmy ten temat, bo częściowo się ta inwestycja mu zwróciła, częściowo jeszcze ma tam pieniądze do odzyskania. Natomiast on powiedział, że on nie chce się włóczyć po sądach, bo to szkoda jest jego zdrowia. Wynegocjowaliśmy to, że ja nie muszę zwracać kaucji najemcom. Ten człowiek zwróci najemcom kaucję. I przepiszę sobie tamte umowy, zrobić cesję. Podpisaliśmy takie porozumienie, trójstronne. No i sprawa zamknięta. Na szczęście okazało się, że skończyło się wszystko szczęśliwie. Także to jest koniec mojej historii. Bardzo ciekawej, bardzo dziwnej, bardzo nietypowej. I takiej, która wymuszała też na mnie robienie takich niestandardowych ruchów. Niestandardowych, bardzo szybkich, bardzo trudnych decyzji pod wpływem stresu. Nawet jeśli robisz jakiegoś deala z kimś, kogo znasz, to koniecznie zawsze upewnij się, że masz świeżutkie dokumenty do weryfikacji.